Bardzo aromatyczny barszcz o idealnym kolorze to dla mnie najważniejsza potrawa wigilijna. A robię ją tak. Do dużego garnka wrzucam pokrojone buraki, pietruszkę i selera. Wrzucam górną część pora. Całość zalewam wodą i wrzucam listek laurowy, ziele angielskie i ziarna pieprzu. Jak wywar się zagotuje, dodaję upalonego pora, cebulę i jabłko. Wlewam trochę octu jabłkowego i gotuję na małym ogniu przez 1,5 godziny. Potem wywar przecedzam, dodaję wodę spod grzybów, które były na uszka, majeranek i kilka ząbków czosnku. Jak barszcz jest bardzo gorący, ale się nie gotuje, dodaję zakwas buraczany. Doprawiam solą, cukrem, pieprzem i danie gotowe. Zaobserwuj po więcej przepisów jak